Szanowna Pani Marszałek, Panie Pośle, drodzy samorządowcy na czele z Panem Przewodniczącym Sejmiku, drodzy mieszkańcy Rypina, powiatu rypińskiego, województwa kujawsko-pomorskiego, koleżanki i koledzy, drodzy przyjaciele Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak jak na ludowców przystało, nasze świętowanie rozpoczęliśmy od udziału w uroczystej mszy świętej, gdzie dziękowaliśmy Panu Bogu za wszelkie dary i modliliśmy się nie tylko w intencji działaczy i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale w imieniu wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego pragnę podziękować wszystkim tu obecnym, tym, którzy mieszkają tu w Rypinie, w powiecie rypińskim, ale także tym, którzy przybyli tu z całego terenu województwa kujawsko-pomorskiego, by stanąć wokół sztandarów Polskiego Stronnictwa Ludowego i w poczuciu wzajemnej solidarności rozpocząć to świętowanie. Jako jeden z Was, jako mieszkaniec ziemi dobrzyńskiej, chcę wyrazić wielką radość, że dzisiaj tu na to spotkanie przyszło Was tak wielu. Dla mnie to radość tym większa, że jestem jednym z Was i to dzięki Wam piastuję to stanowisko, dlatego też z całego serca w tym miejscu pragnę Wam podziękować. Drodzy przyjaciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, Święto Ludowe to jedno z najpiękniejszych świąt polskich, wyrosłe z tradycji narodowej, ludowej i chrześcijańskiej. Dla Polskiego Stronnictwa Ludowego Święto Ludowe obchodzone w Dzień Zielonych Świątek to głębokie odniesienie do tradycji. Pod zieloną czterolistną koniczyną, symbolem szczęścia i nadziei, gromadzili się i gromadzą ludowcy, by nie tylko świętować, ale by też o Polsce rozważać, by lepszą Polskę budować. Dzisiaj wspominamy Wincentego Witosa, Macieja Rataja, Stanisława Mikołajczyka, bo przecież oni tę Polskę budowali. My pamiętamy też o tych, którzy walczyli i ginęli w obronie ojczyzny, bo my szanujemy dziedzictwo pokoleń naszych wspaniałych poprzedników, a jednocześnie z odwagą stawiamy czoło wyznaniom współczesności. Naród, który nie pamięta o swojej historii, nie jest godzien swego istnienia. My pamiętamy. Spotykamy się tu w Rypinie, na ziemi dobrzyńskiej, tak bardzo zbroczonej krwią naszych poprzedników. Nie tylko po to, aby świętować, ale również po to, aby pokazać społeczeństwu, co sobą reprezentujemy, jakie wartości są dla nas ważne. Powtarzając za naszym liderem, premierem, prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, kolegą Waldemarem Pawlakiem, mówimy, że od ponad 100 lat szlachetne wartości narodowe, ludowe i chrześcijańskie są fundamentem naszego działania w służbie dla kraju, dla każdego mieszkańca. Polskie Stronnictwo Ludowe jest jedyną partią w kraju, która uczestnicząc nieprzerwanie od 20 lat w życiu publicznym, nie zmienia nazwy, poglądów, filozofii i misji. To wyjątkowe wartości. Zwracamy uwagę na zasadę solidarności i dobra wspólnego. Jesteśmy otwarci na dialog, na patriotyzm zwycięski. Na takim fundamencie chcemy budować nowoczesną Polskę. Nic i nikt nas nie zwalnia od tego, by budować politykę sumienia i prawdziwą ludzką solidarność. Pamiętajmy, że papież Polak Jan Paweł II mówił: solidarność to jeden z drugim, a nie jeden przeciwko drugiemu. Do zrobienia jest dużo. Widzimy trudną sytuację wielu rodzin w Polsce. Widzimy i chcemy to zmienić. Dlatego zajmujemy się realnymi działaniami i przedsięwzięciami. Ważniejsza jest polityka sumienia i skupianie się na sprawach ważnych dla Polski,
niż polityka nienawiści i wyzwisk. To igrzyska, w których Polskie Stronnictwo Ludowe nie uczestniczy. Jesteśmy poważni i rzetelni w pracy dla ludzi. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, w tym roku obchody Święta Ludowego łączą się ze 116. rocznicą powstania Ruchu Ludowego. Takiej ciągłości historycznej oprócz Polskiego Stronnictwa Ludowego nie ma żadne ugrupowanie polityczne. Żadne też nie ma tak wielopokoleniowego charakteru. My od wielu lat dajemy Wam pewność, że będziemy dbać o to, żeby Polska była katolicka, praworządna, demokratyczna i by zawsze stawała w obronie godności każdego człowieka. Mówimy to wprost od zawsze, że Bóg, honor i ojczyzna to nie slogan, to nasz kanon wartości. Szanowni Państwo, już w październiku tego roku odbędą się wybory do parlamentu. W tym miejscu zwracam się do Was, abyście Państwo wzięli aktywny udział w tych wyborach. Nie pozwólcie, by decydowano o Waszym losie bez Was. Wybierzcie tych, którzy może nie krzyczą tak głośno, nie obiecują zbyt wiele, nie mamią i nie sieją zamętu, ale tych, dla których silna Polska i silny naród jest rzeczą najważniejszą. Strzeżcie się fałszywych proroków lub rzekomych cudotwórców. Wybierzcie tych, których znacie, mówił Wincenty Witos. O losie człowieka decyduje człowiek. My o tym pamiętamy każdego dnia. Dlatego dla nas człowiek jest najważniejszy. Teraz od Was zależeć będzie tak wiele. My, ludowcy, uszanujemy każdą Waszą decyzję. Życzyłbym sobie, aby te wybory były zwycięstwem dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznych. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, z okazji dzisiejszego święta przyjmijcie życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia dla Was i Waszych bliskich. Niech tegoroczne zielone świątki niosą nadzieję na lepsze jutro dla naszej ojczyzny i dla każdej polskiej rodziny. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ciężką wykonujecie pracę, ile Was dumy i odpowiedzialności za los tej małej, ale i dużej ojczyzny. Stoicie tu zgromadzeni wokół sztandarów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dla mnie jesteście nadzieją na lepsze jutro, wiarą, że warto pracować, działać i pomagać wszystkim potrzebującym. Pamiętajmy, człowiek jest najważniejszy, a Polska winna trwać wiecznie.